Ach, kolejny dzień w Hogwarcie. Czy ukończyliśmy główny wątek? Owszem. Czy zamierzamy przestać grać? No, nie za bardzo. Trzeba zrobić 100%. Takie są zasady. Dobra, generalnie robimy 100%. W sensie, generalnie mam teraz troszkę czasu rano, więc myślę, że sobie pociśniemy w Hogwarta. Zaczniemy w ogóle od tej wysepki. W sensie, generalnie zaczniemy od zlecenia Menela. Tak mi się wydaje, że będzie spoko. Legowisko trolla? Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, to legowisko trolla, jak zobaczymy. Teraz jak zaczniemy chyba odtąd, po prostu będziemy robić zadania Menela. Siemanko, siemanko. Dawno mnie tu nie było, no to witam cię w takim razie cieplutko. No, tutaj ładnie żeśmy wyczyścili. Więc wydaje mi się, że będziemy zaczynać od tych właśnie... od tych właśnie stanowisk Menela. W Hogwarcie, w samym Hogwarcie jest dużo rzeczy, no ale od czegoś trzeba zacząć, co nie? Więc zacznijmy trochę tak od dupy strony, że tak powiem. Oj, zadania Menela. Oho. Czemu tu nie można zsiąść? Dobra, w sumie to jest tutaj obok. Jakby się jak zastanowić nad tym. Dzień dobry, Lery. Miło mi cię widzieć, byczku. Dobra, no to jest proste zadanie, tylko trzeba zlokalizować te gówna. Czyli tam jest na pewno. Tam jest drugie. Poszukajmy jeszcze trzeciego. Trzeciego na niedobrą sprawę na razie nie widzę. A, tam jest, dobra, widzę. No i kolejna zagadka Menela zrobiona. Dźwięku z gry nie ma. Oj, mój błąd. Mój błąd w takim razie. Już, już wam daję, dobrze, że mówisz, Lery. Właśnie, a to sobie zastanawiające, że nie ma dźwięku z gry. Coś musiało się zrąbać. Ja to gram jakby nigdy nic, a tu w dźwięku wy nie macie. No nie wiem, no. No oczywiście, że się zrąbało, już naprawiam. Dobra, teraz już powinniście mieć dźwięk z gry. A ja tutaj rozwiązuję zagadki jak debil, co nie? To jest ten sam świat? No, a ten sam, a jaki ma być świat? O, ten sam świat to jest. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, i następne zagadki Menela jest chyba dopiero tutaj, co nie? Tutaj wyczyściliśmy ten kącik zagadek Menela. Tutaj widzę, że niczego nie ma. Tutaj dopiero jest kącik Menela, dobra. A podlecimy sobie, żeby zobaczyć, czy jakieś balony są do zbicia. Chyba nie ma żadnych balonów. No i chyba też prześpimy się, żeby w nocy nie latać, bo bez sensu. No i teraz, jakie zakończenie było? Evil, czyli generalnie przejęliśmy kontrolę nad światem, przejęliśmy kontrolę nad mroczną magią. Po czym wróciliśmy do Hogwartu jakby nigdy nic, żeby zdać sumy, bo to jest bardzo ważne. Więc tak, generalnie no mega dobre zakończenie. No lepiej być nie mogło, szczęśliwy ending, no. A zaraz do dnia. Ta, zróbmy, żeby był dzień, bo w sumie nie chcę mi się biegać w nocy jak debil. No to zarąbisty dzień. Jeszcze raz, czekamy. Będziesz maksował? Właśnie taki mam pomysł luźny. Potężna Jessica Klusek, no. Od razu lepsza atmosfera, kiedy się biega w takich warunkach. Dobra, widzę kulkę, widzę, gdzie to trzeba zanieść, okej. Okay.
Dobra, zamroźmy to. Chyba nie mam na tyle siły, żeby to przepchać tak po prostu. Dobra, zagadka generalnie, co do zasady, zagadka nie jest trudna, tylko trzeba po prostu trochę się napopychać tej kuleczki. Dawaj, lecimy, lecimy, nie śpimy. Co mówicie? Złapałeś już Feniksa? Kurde, byczku, czego ja już nie zrobiłem? Chyba tylko nie rozwiązałem tych wszystkich głupich zagadek Menela. Naprawdę? Kurwa, debilu, właś do... O kurwa, nie! Uff. Myślałem, że to poleci gdzieś w... pizdu. No właś do środka! No, nareszcie! Cześć, Blady, jak tam ci miałem dzień? Czy jadłeś już śniadanie? A jeśli tak, to czy ci smakowało? O kurde, ja śniadanie nie jadłem, ale numer! Dobra, no i to zrobiliśmy elegancko. Tak sobie zobaczmy, czy to wszystko jest. Dobra, tu jest ten starożytnej magii. To sobie też machniemy niedaleko. Są też legendarne balony. No właśnie, tak teraz się zorientowałem, że przecież ja na śniadanie jadłem. Ale no, ale przypsom. Jakoś tak totalnie. Sam nie wiem, totalnie jakoś tak. Wiecie, wstałem. Nie ogarnę. Nie, no co ja pierdzielę? Jadłem śniadanie, teraz się skojarzyłem. Nie, dobra, fałszywy alarm. Jadłem śniadanie, tylko tak bardzo byłem zaspany, że nie ogarnąłem. Tutaj jest. Trzeba rozwiązać pewnie zagadkę. Dobra, zbierzmy to. Na pewno trzeba rozglądać zagadkę. I to trzeba chyba pewnie naprawić za pomocą super turbo magii. Jeszcze jak? Dobra, tu se wlecimy. Aha, super, naprawiliśmy to i co, teraz się tam dostać nie możemy? Nie no, chyba możemy, tylko po prostu... No, że bohaterka niestety ma takie coś, że nie w każdym miejscu lubi lądować za bardzo. Dobra, i ostatni jest tutaj zamknięty. Trzeba to jakoś po prostu taktycznie otworzyć. Dobra, okazało się, że to jest dużo prostsze. No i myk, łatwo. Zasięg ci ucieka w pociągu najgorzej. Poczekajcie chwilę. Dobra, i kolejna zagadeczka rozwiązana. To jest bardzo ważna sprawa, bo tutaj widzę, że jest jeden nieodkryty. Co to jest? Zobaczmy. Legowisko Destrali. To wszystko jest odkryte. Tu jest jeden nieodkryty płomyczek. To oczywiście tam polecimy sobie. Dobra, nie będziemy zwalczyć z tymi lamusami. Idziemy tutaj sobie zaliczyć płomyk. To jest w ogóle jakaś mroczna baza. Renrod's vision of goblins ruling over wizards.
I myk, i zawijamy się. Płomyk zaliczony, można się zawijać. Dobra, zobaczcie gdzie teraz. Kopalnia przybrzeżna, ogromna. No, takie pierdoły, kto o to obchodzi? Tu jest, najważniejsze są wyzwania Menela. Na przykład tu jest wyzwanie Menela, musimy je zaliczyć natychmiast. Nie, to nie jest wyzwanie Menela, to jest starożytnej magii. Ile pączków wczoraj zjadłeś? O bogowie, chyba z milion tak na oko maki, wiesz? No. Masz ferie? No i pięknie. No i myk, turbo! Dobra, zatrzymamy się tutaj w tym oto wesołym zameczku i rozwiążemy zagadkę starożytnej magii. Tutaj zatrzymamy się na tym eleganckim moście. Dzień dobry, przyszłam tu zaparkować. Widać, że tutaj będzie czekać nas wyzwanie. O kurde, parkurowe. No, no jest łatwo. Myk, Jessica Klusek się na parkurze akurat. No dobra, zna. No teoretycznie się zna, ale... Reparo! Ha! A ja zero i mnie nawet w pracy ten... rozdawali, co? Jessica Klusek. O nie, zagadka. Kurde. Widzicie, Jessica Klusek to się zna na zagadkę. O kurwa. Evada Kedavra. Alohomora. Avidi Kadivi, dokładnie. Avidi Kadivi. Pięć luźne zaklęcie zabijające, które rozwiązuje wszelkie nasze problemy z goblinami. Ej, wej, to co, to nie jest ostatni ten? Jeszcze niby jakiś jest punkt starożytnej magii, ale nie wiem gdzie. Platformy do lądu odblokowano, wyzwanie? Co jest? O, to jest te nowe wyzwanie. Platformy do lądowania. Bo właśnie było jedno takie wyzwanie, ja tak zastanawiałem się, o co chodzi, kurde. Było tutaj w eksploracji, było jedno takie wyzwanie, o, teraz to, co to odblokowałem. Ja pierdykam, całą grę człowiek przeszedł, nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje, jak platformy do lądowania. Po prostu niewiarygodne. Dobra, nie zmienia to faktu, że... Nie to. Aha, tam jest, teraz widzę. Ciekawe, czy mi zaznaczy teraz na mapie te platformy do lądowania, bo w sumie to, szczerze mówiąc, to nie miałem pojęcia, że one się tak zaznaczają. Zobaczmy, jak to wygląda. O kurde. Czy to są platformy do lądowania, które sam będę musiał znaleźć? Ja gdzieś takie platformy, żeby nie było, ja widziałem te platformy gdzieś tutaj na cypelku chyba. Czy gdzieś tutaj nawet, ale one z tego co widzę nie są w ogóle zaznaczone. O bogowie. To będzie kolejne wyzwanie, które można powiedzieć, że będzie stanowiło minimalny problem, bo będzie trzeba to po prostu znaleźć. Dobra, zaliczone. No i lecimy do kolejnego wyzwania, ten. Sporo już masz procent, troszkę zajmie, zrobiłem wszystkiego na 100%, no troszkę tak. Ale my będziemy grać nie tak, że tak wiecie. O, są balony. Nie, że tak na 100% będziemy grać, typu, że będę teraz siedział, tak wiecie, będę starał się raczej tak sporadycznie w tego Hogwarta grać, czyli na przykład coś tam robię, mam chwilę czasu, dobra, to lecimy z godzinkę Hogwarta sobie pocisnąć, wymaksować, pomalutko będziemy to robić, tak przy okazji.
Rozjuszył mnie, musiałem go uspokoić. Akrakadabra. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. Wyzwanie Sreparo. No, też bardzo proste tak naprawdę wyzwanie. Największą trudność jest po prostu znalezienie tego gówna, które trzeba poskładać w odpowiednim miejscu. Reparo! Do której snieg będzie, bo idę zjeść śniadanie? No, tak z dwie godzinki, 2,5. I potem wieczorem dopiero się odpalamy. Co ty robisz? Dobra, Revioci, zobaczmy. Tam jest, dobra. Reparo! No i gitara się ma, problem rozwiązany. Kolejna zagadka Menela zrobiona. Hufflepuff! Jestem w Hufflepuffie, najpotężniejszy dom. Kiedy ostatnio krzyknąłeś WGZ? No kiedy ostatnio grałem z WGZ-em pewnie. Czyli dawno temu. No WGZ od kiedy stał się sławny, odciął się trochę. No niestety. Śmiergotników? To chyba nie jest to niuchaczy. Nie, dobra, idziemy tutaj. Punkt starożytnej magii, to trzeba zaliczyć. Kitki tu są, o bogowie. Armia kitków, no dobra. Co tam, kiteczki? Dobra, zamek pierwszego poziomu, to nie jest żaden problem. Ale wymaga jednak, no trzeba się narąbać. Depulso! Dobra, jakieś znaleźliśmy jakąś pelerynę. Pelerynę Lamusa, musimy się dostać wyżej. Dobra, jest to zadanie, które będzie wymagało od nas większych umiejętności lewitacji między innymi. Będzie trzeba to przenosić w odpowiednie miejsce. I teraz Jessica Klusek dostanie się tu bez najmniejszych problemów. Nie ma rzeczy trudnych dla Jessica Klusek. Nie ma rzeczy trudnych. A co u was, moi drodzy widzowie, jak się bawicie? Dobra, wiem, gdzie jest ostatnia część. Nie jestem pewien tego, jak się tam dostać. A już chyba wiem właśnie, jak się tam dostać. Totalnym rozpiszcem po tej stronie chyba. Chociaż... chyba częściowo mam rację, zaraz to zbadamy. Trzeba coś tutaj rozdupczyć. No dokładnie, trzeba rozdupczyć ścianę. Za pomocą luźnego zaklęcia Bombardo! No, gitara siema. Zaraz będę grał w SCP Secret Laboratory. To ten, to miłego granka w takim razie. No... miłego granka. No i dobra, i źródła starożytnej magii zaliczone. O, tu widzimy dużo tych wyzwań Menela. Hipogryfów w ogóle, dobra. Chodźmy na wyzwanie Menela w takim razie.
O kurde, co to? Miejsce do gry w Quidditcha? Jakaś taka wiejska wersja. No, wiejska wersja do gry w Quidditcha. No niewiarygodne, że takie miejsce znaleźliśmy. Dobra, widzę balony, ale na początku rozwiążemy kolejną zagadkę Menela od razu. Wiadomo, co chodzi. Coś jeszcze będziesz grał dzisiaj? Chyba tak. No wieczorem na pewno. Teraz jest po prostu taki luźny poranek. Tam. Ła, jakby to spadło, to byłby przypał. Wait. Ta kulka oczywiście, że spadła. Debilstwo. No, tak lepiej. Coś ci nie wyszło, no właśnie. Myślałem, że to wskoczyło, a to nie wskoczyło. Całe szczęście, szybko. Szybko naprawiliśmy za pomocą łatwego zaklęcia Wingardium Leviosa. Udało nam się naprawić ten niesamowity błąd. Dobra, no i tutaj widzimy, że tu mamy kilka zagadek Menela, więc sobie tak trochę polatamy. Przy okazji widzimy, że są balony. A no, Jessica ma problem z balonami, w sensie jak ona widzi balony, mówi: o kurde, muszę je roztegować. Muszę je rozdupczyć. Taką ma zasadę Jessica. Balony. Jak widzi, to musi je rozdupczyć. Balony. Kiedy widzi je, to rozdupczyć je musi. Taka jest właśnie Jessica. Dobra, pędź, pędź Jessica. Kolejna zagadka Menela. Kiedy następny odcinek z God of War'a? Jak to się mówi, nie wiem. Łatwo! Kolejna zagadka Menela rozwiązana! Więc żeby nie było, trochę tych zagadek Menela jest, więc to nie będzie tak, że nam, to wiecie, to chwilę to my to zrobimy, trochę nam to zajdzie. Szybko idą ci zagadki. No i szybko, nie szybko, ale... Bo one są bardzo powtarzalne, w sensie wiadomo, o co chodzi w nich. Są tylko w różnych lokalizacjach. Wiecie, tylko jedyny problem jest taki, że szybko, nie szybko... One po prostu zajmują czas, po prostu, bo są. Dobra, muszę się odlać, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Zagadka Menela, kolejna uruchomiona. Zobaczmy, o co chodzi. Kula. Kula, tylko gdzie jest do popychania kula? Wbrew pozorom nie zawsze jest to mega oczywiste. Nie kula? Nie, nie kula. Kulki! Chodźcie, kulki, tutaj! Dobra. Jeszcze jedne kulki gdzieś są. Fajnie te... No, pamiętam, że... Wcześniej nie używałem w ogóle tego. Proszę bardzo, gdzie są twoi koledzy? A, ułożyły się. Okej. Panie kulko. Dobra, ułożyły się jakimś sposobem. Robisz gry RPG? No, zależy od gier RPG oczywiście.
Ale ścięła, no coś poszło nie tak przez chwilę, ale jest gitara, siema już. No, zróbmy taktycznego save'a. No dobra, i co teraz? Zobaczmy, co teraz tu mamy najbliżej. Nikczemny wróg. Tych nikczemnych wrogów też trzeba pokonać, bo tam jest do challenge'u. Dobra, chodźmy na początku do zagadki Menela, która jest niedaleko. Zagadka Menela. Oj, 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 oj. Ha, wylądowanko. Dobra, to będzie proste. To będzie zagadka typu rozwałka. Czyli będzie trzeba rozwalić po prostu kilka rzeczy. A tam się jeszcze. No i zagadka Menela. Chyba jedna z najprostszych zagadek Menela. Po prostu trzeba rozwalić kilka rzeczy. No i mamy to, łatwo. Dobra, i tutaj niedaleko jest też nikczemny wróg, widzimy. O, tutaj. Dobrze, że nic z tymi obozami nie ma. Dobra, nikczemnego wroga oczywiście załatwimy, bo mamy takie luźne zaklęcie, nazywa się Wada Kebaba, więc będzie dosyć łatwo. Kurwa, tylko nie wiem, gdzie on jest. Który to jest w sensie? Ewada Kedavra, niech będzie. Właśnie nie pamiętam, który, nie wiem, który to jest ten nikczemny, co nie? Ten może? Nikczemny wróg nadal tutaj jest. Czyli to nie był ten główny nikczemny. Póki go nie pokonamy, to chyba on cały czas tu będzie. To jest w ogóle sejwik. Siemanko. Co tu jest jeszcze z wrogów? Krucjos! Ale już nie zakręcie Krucjos. Tam jest! O, tu jest jeden! O kurde, walu mnie! Dobra, Wada Kedavra! To jest chyba nikczemny wróg. No dobra, okej, pokonaliśmy ich tu całą armię, przepraszam bardzo. O, no jak zadanie jest jakieś. No, jak to się mówi, nie chciało mi się, ale dobra, mapa Herietty. I to ja pokazuję dokładnie, gdzie to jest. Dobra, jest to kolejna zagadka, to na pewno się zagłębimy tym. Ale znajdźmy na początku tego nikczemnego wroga w sumie. To ciekawe właśnie, nie wiadomo gdzie szukać czasami tych dodatkowych, bonusowych zadań. No i chyba nie pokonaliśmy tego nikczemnego wroga ostatecznie, nie wiem, nie widzę go.
Tak, użyj mapy, żeby znaleźć skarb. Jest to dodatkowe, właśnie to są te zadania, które tak naprawdę trzeba zrobić też, żeby wymaksować. I don't like the looks of that encampment. Czy oglądanie dostaje się przymiotu? No kiedyś się dostawało. Nie wiem jak teraz. Tutaj coś jest też. No i gdzie jest ten nikczemny wróg, przepraszam bardzo? Bo chyba... Nie wiem, pokonaliśmy go? Chyba go już nie ma po prostu. Tak, żeśmy skopali dupsko, że... Nawet nie wiedziałem kiedy. Dobra. Na to wychodzi, naprawdę, chyba skopaliśmy mu dupsko. I nawet nie wiem kiedy to się stało. No dobra, no skoro tak, to tym. Słaby zasięg sosnowcu. No niestety Sosnowiec z tego słynie, że tam nie ma najlepszych zasięgów, trzeba przyznać. Sosnowiec to Sosnowiec, dobra. Ale wracając do rzeczy, tu jeszcze jest jedna zagadka Menela, będzie ta zagadka, zaraz spróbujemy ją rozwiązać z marszu w sumie. Chyba. Chodźmy tam zobaczyć. Jeszcze zróbmy tutaj zagadkę Menela jedną. Pomału się też ciemnia, więc chyba będziemy raczej... Będę ten... Będzie trzeba się przespać do dnia kolejnego. A, dobra, już wiemy o co tu chodzi z motylkami. Lądowanie niedostępne, bo co? Bo co? Żałosne. Lądowanie niedostępne i gówno nas to obchodzi, że chcesz tam wylądować. Gówno nas to obchodzi, że chcesz wylądować w tym miejscu akurat. A tu jest drabina swoją drogą, której w ogóle nie zauważyłem, żeby było śmieszniej. Lumos. Ale tutaj rozdupczam wszystko. Dobra. Tutaj są kolejne motyleczki. Tego, że one nie są trochę zaznaczone na mapie, więc... Ale widzę na szczęście, gdzie są w tym przypadku akurat. No dobra, no wiem, że one tam są i jak się mam do nich dostać? Tędy jakoś? Mam to rozdupczyć? A, okej, okay, nie było tematu. Dobra, udało się. No i zagadka Menela rozwiązana. Oh yeah, baby. Dobra, oczywiście znowu przeczekajmy, bo no nie będziemy przecież... Nie będziemy przecież działać w nocy, no fajnie się działa w dzień, kiedy wszystko jest jasne. O, teraz jest stricte noc. Nie, no to gdzie? Chyba, że już... Chyba, że przeczekamy już noc i będzie ranek. Nie, no przeczekamy normalnie, zrzemnie się tutaj na posadzce. O, no i to jest piękna pogoda, proszę państwa. No dobra, to tak. Mamy jedną zagadkę, którą będziemy chcieli na pewno rozwiązać. Ja zobaczę, o co chodzi. Bo ta zagadka może być mega złożona. Czyli tak generalnie to jest bardzo ważne, żeby spojrzeć na mapie. Taki kształt pingwina z wody. Kształt pingwina złoty i tu i z wody i tutaj w ruinach. Dobra, poszukamy oczywiście to na mapie. Takiego kształtu pingwina. Wydaje się, o jest, kształt pingwina, już widzę. Kształt pingwina, czyli to jest tutaj. Kryjówka Hryety. My tam chyba byliśmy już, o dziwo. Tak mi się wydaje, ale jest związane znowu z kolejną jakąś zagadką, więc... No chyba po prostu polecimy tam jeszcze raz. Wychodzi na to, ile już masz procent gry? 73, więc jest dosyć mało. Dobra, chodźmy zobaczyć, zbadać tą kryjówkę Hryety. Jest trochę daleko w sumie. Moglibyśmy się teleportować gdzieś bliżej. Ale patrzę, czy są jakieś lądowiska, chociaż nie wiem, czy będę widzieć z tej odległości. Tam jest lądowisko, widzę. To zahaczymy o te lądowiska, bo to też jest zadanie właśnie z lądowiskami. Też patrzę, czy są jakieś balony. Takie pierdoły, bo jak mamy to wymaksować, to będzie trzeba... No będzie trzeba zadbać o wszystko. A te lądowisko to dopiero niedawno odkryłem, że w ogóle to działa, co nie? Że to jest do zrobienia.
No i lądowiska machnięte. No i tyle, machnięte lądowiska i lecimy dalej. One się palą, więc jest kozak. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście wznosimy się wyżej, żeby widzieć lepiej, czy są jakieś lądowiska, jakieś pierdoły, na które gdzie warto się zatrzymać. Ewentualnie jakieś balony. Bo generalnie takie rzeczy widać po prostu z nieba. Oh yeah. Przynajmniej w teorii oczywiście. Są balony, widzimy. O, jest to kolejne lądowisko, żeby było śmiesznie. Więc przy okazji zaliczymy, jak już są te lądowiska po drodze, to je oczywiście zahaczymy. Dopiero teraz odkryłem te znajdźki. Ja pierdykam tyle lat w kłamstwie. Dobra. A ich jest trochę, też jest sporo ich w sumie, bo tu dopiero jedną, wiecie, dopiero kilka tak naprawdę znalazłem. Dobra, balony trzeba, bo to zasady to zasady. Lo, ludzie z tej latawce puszczają tu. Ale numer. Tutaj, co ciekawe, ogólnie byliśmy tutaj wielokrotnie. Tylko dobra, ja się przyjrzę ogólnie jeszcze tak bardziej temu inwentarzowi, w sensie przyjrzę się tej mapce. Bo my tutaj generalnie wielokrotnie tam byliśmy. I to jest dosyć ciekawa zagadka. No normalnie, przecież my tam już tyle razy byliśmy w tych podziemiach. Ja się dziwię, że znowu jest kolejna zagadka związana właśnie z tymi podziemiami, więc to jest coś dość zabawne, bo już naprawdę tyle razy już byliśmy w tych podziemiach. Już trzecia quest odnosi się do tych podziemi. Tak na to wychodzi. Tylko ja już tutaj... Chociaż może, kurde, to się odnosi do coś na wierzchu? No bo w środku nie pamiętam, przypominam sobie smoka. Dobra, więc co, wyjdźmy ten. Mapa Herietty, to jeszcze raz na to spójrzmy oczywiście. Tutaj, nie no, pokazuje wejście, ewidentnie do środka trzeba wejść, dobra. Okej, okay. Okej, okay. Uszanowanko Wajnero, uszanowanko. Dobra, okej, okay. Kumam, tylko jedynie kumam, że tutaj, tak, że tutaj. Ale szczerze mówiąc, jesteśmy tu znowu. A, jest smok, faktycznie, lol, no jak są ludzie. Oni tu byli wcześniej? Nie mam pojęcia. Evada Kedavra. Ty żyjesz? Dobra, widać, że się nam nażali nam ludzie, natomiast nasza zagadka dotyczy tylko i wyłącznie tego smoka. I według tego, co... Poczekaj, tylko spojrzę właśnie, bo na teraz to, bo to jest bardzo ważne. Naprawdę ty zrobiłeś takie beznadziejne zdjęcie? Nie, dobra, dobre zdjęcie zrobiłem. Dobra, jakie ognie muszą się palić? On jest skierowany w tą stronę. I to jest bardzo ważne, bo ciężko, nie wiem, czy to łatwo będzie przeanalizować. Czyli tak, zgaśmy na razie. Mogę to w ogóle zgasić? One się już palą, co nie? One się już palą. A nie, dobra, zgasiłem. Dobra, zgaśmy na razie wszystkie, bo ja muszę to odpowiednio ułożyć. Dobra. I teraz na spokojnie. To tak, według tego, co jest. Tutaj jest ta noga, więc to musi być tak, ten musi być półmyczek. Na pewno. Kurde, nie sądziłem, że to ma taki zasięg. Dobra, ten musi być półmyczek. Ten nie, ten jest do zgaszenia. Okej. Okay. Potem tak, jeden przerwy. Tylko kurde, on wszystkie zapala, no właśnie, kurwa, debil. To jest do zgaszenia, to jest do zgaszenia. I powinno być git. Chyba, że źle odczytałem to oczywiście, bo istnieje taka szansa. Tak, mogłem źle odczytać, w sensie może być to przesunięte o jeden. Nie to. To może być to. Może być to.
I sobie to jest do zgaszenia. Może być to. I sobie to też jest do zgaszenia. Dobra, zobaczę, czy teraz się uda. Oho, poczekajcie, bo tu jednego nie zgasiłem. A, udało się. No i myk, i mamy ten skarb Harriety. No, rękawice poszukiwacza skarbów, myk, kolejny. Misja poboczna, jeszcze 5 misji pobocznych zostało. Została zrealizowana, więc klasa i 35 poziom, jeszcze trochę pójdzie. To wymaksujemy grę, będziemy mieli maksymalny level. Ogólnie rzecz biorąc, no lepiej być nie mogło. Ale trzeci raz już do tych podziemi wchodzę, co nie? Trzeci quest jest związany z tymi ruinami. Dobra. Dobra, bla bla bla, w sumie mnie to nie obchodzi, co oni tam do mnie teraz powiedzą. Dobra, wracam oczywiście do poszukiwań. Tutaj ominąłem. Nie, no niewiarygodne, Bladeusz, ominąłeś zagadkę Menela w takim miejscu? Co za siupa? Nie można omijać zagadek Menela w takich miejscach. Merlin Trial. Od razu zobaczmy, gdzie tą piłkę musimy przepchać. Tam. Tak, tam, dobra. No to chyba prosta sprawa w sumie. Chyba tym będzie łatwiej. Dawaj, dawaj, leć piłeczko, leć, leć. Nie ma czasu do stracenia. Co, przez płotek nie przejdziesz? Dobra, zaniosę ją po prostu, bo widać, że... No i klasa! Znowu ci jej spadnie. Dobrze, że mamy tą lewiosę i możemy ją po prostu w świecie podnieść, jak ludzie. Czasami się jak zastanawiam, czy tak nie jest szybciej, niż cały czas rzucać te popychające zaklęcia. Tu w ogóle mam jakiegoś nadwornego sprzedawcę, chodźmy go. Detektyw Luna przesyła 10 zł. Hejka, jestem we Wrocławiu. Hello. Z chęcią zobaczyłabym twój słynny bunkier, kropka, jak chcesz się spotkać na foto. O, detektyw Luna, dziękuję ci za 10 zł, mówisz? Piąteczka dla ciebie. No w sumie, możliwe, jakby jak ten. A do kiedy jesteś tylko dzisiaj we Wrocławiu? Czy ile jesteś? Dobra, cóż, sam prowadzę dopiero do niedawna, ale mój ojciec prowadził go wiele lat. Nim sam zachorował. Gratuluję sukcesu. Do niedzieli. Ja niestety nie mogę... A dobra, to potem. No dobra. I assume you're as concerned as the rest of us about the goblin uprising, the dark wizards, even the dark box have gone mad. But our shop can sell you any number of supplies that will help to keep you safe. No dobra, no to wstępnie. Please have a look and do come. Powiem ci tak, teraz jestem na antybiotyku, więc nie będę mógł niestety się napić. Taki peszek, ale generalnie, żeby się tak spotkać, chyba można, tak myślę. No, muszę to przekminić jakoś fajnie. Nic dziwnego, każdy chciałby zobaczyć bunkier. Dobra, dawaj, dawaj towary. Wydaje mi się, że wstępnie myślę, że git. Ogólnie. No, ale to na spokojnie, zgadamy się. Ale myślę, że chyba spoko. O, to jest dobre, będzie trzeba to w końcu wymieniać. No, ale no, spoko. Spoko, ale to zgadamy się już na ewentualnie na tym Discordzie. Dobra, a tymczasem... Poczekaj. Fabuła skończona? Skończona. Dobra, sprzedaliśmy u niego towary. Sprzedaliśmy u niego towary i co teraz? Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest do zrobienia. Na pewno. Oprócz tego, że oczywiście jest tu pełno jakichś takich pierdół typu skarbiec. Komu by się chciało to zdobywać? Nikomu chyba. To tu jeszcze jest jedna, a nawet dwie próby Menela.
Poczekaj, coś jeszcze go spojrzę. Czym się różnią? Bo to jest legowisko trolla, a tym się różni, okej. Czyli legowisko trolla jest specjalnie zaznaczone. Tak jakbyśmy chcieli go rozdupczyć elegancko. Ja uciekam, trzymaj się. Jessica Klusek. Oczywiście, że Jessica Klusek, a kto inny? Pędzi Jessica Klusek, pędzi Jessica Klusek. Pędzi, oho, będzie z motylkami. W tym rejonie już tylko dwa zostały. A krakadabra. Tak, mama brakadabra, dokładnie. Mam te słynne luźne zaklęcie. Lumos. Akrakadabra. Bo to inaczej nazwać nie można. Dobra, okej, nie wiem, gdzie jest ten ostatni gówniak. Revelio. Lumos. Tam jest, o kurwa, jak ukryty. Idą za mnie te motylki, chyba idą. Jak skitrany. No, skitrany i to jeszcze jak. Sabe ono, co nie? No, tak jest sobie, jak widać, no. Czy jest 35 level? No jeszcze jak, czy jest 35 level? Misje poboczne ze sklepem robiłeś? Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc misje poboczne ze sklepem. Szczerze mówiąc. Dobra, kolejna łatwa próba. Na ile oceniasz grę? Na 10 oczywiście. Nie, no nie jest aż taki wysoki. Trochę przesadziłeś. Tam winie. A, tu widzę. Dobra, Evada Kedavra i po robocie. Dobra, łatwo. Misje ze sklepem i duchem, nie chcę dużo mówić, żeby nie spoilerować. Nie wiem do końca, o co chodzi ze sklepem i duchem. Generalnie, no, prawie większość misji na razie robię, nie wiem. Po kolei je kleci. Co nie? Dobra, no i co? Tu jeszcze jest jakiś motylek, ale to w sumie nas nie obchodzi. Możemy zajrzeć do tego legowiska trolla, tak ciekawości, jak to wygląda, czy to jest... Czy to tylko takie jest, wiesz, że tam troll se chilluje bombę? Czy to jakoś sensownie wygląda? Czy to jest normalnie jaskinia? Kurde, Evada Kedavra nam się jeszcze nie zregenerowała, więc musimy chwilę poczekać. A co to jest? Jakiś domek? Zobaczmy. Tak, zaczekajmy jeszcze chwilę, jak nam się spokojnie zregeneruje nasze ulubione zaklęcie. Ewentualnie rzućmy na niego Imperio. Nie, czyli on po prostu, to jest chillowanie bomby. Albo dobra, zróbmy tak. Akrakadabra. To jest całkiem ładnie, ładnie go rozdupczyliśmy za pomocą tego zaklęcia. No on się nas patrzy i mówi sobie: co, fikasz mi? A ja wtedy mu mówię: Evada Kedavra. No i gościa nie ma.
Gościa nie ma, króciutko, dobra. Awokado, no dokładnie, awokado. Dobra. Co? Poczekajcie chwilę, dostałem SMS-a. Dobra, przenosimy się tutaj. Ten teren, można powiedzieć, został przetegowany, jeśli chodzi o, zwłaszcza jeśli chodzi o próby Manela. Oj, to jest bardzo zły rest, bo tutaj wszystkie próby Manela, zobaczcie, no roztegowane. Co nie? No tutaj mamy już, tutaj są już próby Manela i to bardzo dużo prób Manela, a to wiecie, no trzeba wszystkie zrobić, to nie ma bata nawet. Mocny gryf, dziękuję ci za subskrypcję za pomocą Prime. No. Poczekajcie chwilę. Dobra, ogólnie wiecie co, tak sobie przypomniałem, jak sobie gram w tego Hogwarta, że jeszcze jest takie zadanie związane z wyhodowywaniem zwierząt, więc w sumie wiecie co, na chwilę wrócimy sobie do pokoju życzeń i sobie będziemy co jakiś czas tu wracać, żeby te zwierzęta gdzieś tam bardziej lub mniej spróbować roztegowywać, jakkolwiek to brzmi. A w ogóle to zbierzmy. No ogólnie tak, faktycznie, teraz tak sobie tak myślę z perspektywy czasu. No to jest coś takiego, że nie wszystkie zwierzęta, no tych to nie mogę w ogóle. I tych samo chyba jednorożców. Ta, no muszę, te wszystkie będę musiał tu zadbać. Łącznie z tymi jednorożcami, hipogryfem, bo nie, w ogóle nie mam ich, jakich wersji? Chyba nie mam w ogóle wersji. To co tam widzisz, hipogryf jest żeński. Ten, chociaż tam chyba ten drugi to był męski, więc może hipogryfa się uda. No, ale jednorożce, dwa te samice. No i z Feniksem też nie wiem, czy się uda znaleźć wersję, wiecie. Jak mamy męską wersję, to żeńską znaleźć? Nie wiem, czy się da. Dobra, poczekajcie. Młody, no to młodzika przenieść do inwentarza, młodzika możemy zamknąć, zabrać. Młody, Dickry Cracks został też zrobiony, młody. No możemy wstępnie zabrać. Ropuchy tu mogą się na pewno roztegować. No, dokładnie, roztegować się mogą ropuszki. No, ropuchy się jeszcze nie roztegowały. O, i tu jest, o. Tu jest męski, tak? A tam był jaki damski? Kaligo, to byś ten. To wiecie co, nie pamiętam, jestem pewien. Ja olbrzymi próbuję ruchu puchy, ale weźmy tego. Weźmy go ze sobą. I zaniesiemy go po prostu do tamtego drugiego domku. Ach, nikt nie mówił, że opieka nad zwierzątkami to jest łatwe zadanie. Oj, nie. Nikt nie mówił. Dobra. O, no i teraz hipogryfa będziemy mogli roztegować. Dobrze. Niech się kurcze mnożą. Zwłaszcza, że za to jest też zadanie, więc musimy trochę o to zadbać. Bo to też trochę trwa po prostu, co nie? Więc to bardziej w ten sposób na to patrzę. Że to jest po prostu zajęcie, które trwa. Nic jakby nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Dobra, zobaczmy. Nie to. Znaczy jak tu wygląda. Młode. O! Świergotnik został wytygowany. Olbrzymia purpura ruchu. Koło potomstwo Kurgustanów. Czyli widzicie, Kurgustan też. Dobra, możemy myśleć, że tak. Tego przynieśmy. Tego przenieśmy. O, memortki się jeszcze nie wyhodowały. To dawajcie, memortka wyhodujemy. Dobra, memortek się teraz wyhoduje. Dobra, no i jeszcze tak. Jeszcze chyba tu nie sprawdzaliśmy. Nie, tu sprawdzaliśmy. Na plaży, ale nie sprawdzaliśmy jeszcze tych. Czy w ogóle tych będziemy mogli tu jeszcze roztegować jakiś? Zaraz zobaczę, bo ja nie wiem, czy...
Możemy Niuchacza, Lunabale. A zobaczmy, kogo my tu w ogóle mamy. Młody Lunabali. Złodziej z Irondale. No nieźle. No, złodziej z Irondale. No to niezły. Jesteś młody Niuchacz, czyli Niuchacze się już roztegowały, młode te. Jednej pufki się nie roztegowało, ale w ogóle nie mam męskiego pufka, teraz zorientowałem się. Więc musimy męskiego pufka złapać na pewno. Dobra, niech sobie tutaj żyją na razie, chilling. Damy im jakąś piłkę może, niech się bawią. No dobra, musiałem tu zadbać po prostu kilka rzeczy. No i możemy wracać tak naprawdę do naszego polowania na zagadki Menela. Zagadki Menela. Tutaj tylko tak sprawdzę sobie, na przykład takie kopalnie, to jest co to jest? Oko kopalni, goblińska kopalnia. Po co miałbym to robić? Jak zagadki Menela mam do zrobienia. 1000 za godzinę. What do you have in store for me this time? Nowy odcinek z Hogwartu wleciał, no i klasa, o to chodzi. A, ogień, dobra, widzę. Confringo. Revelio. Platforma do lądowania swoją drogą. Tam jest jeden. Confringo. Tu jest jeden na pewno. Revelio. Nie mogę zlokalizować ostatniego. Tam. Dobra, mamy to. Czyli stąd Imo. Dobra, udało się. No i myk, zagadka Menela wykonana! Yeah. Czekaj, zrobimy tutaj platformę do lądowania. Jak już jesteśmy w pobliżu. No dokładnie, zwłaszcza, że to jest dla nas XD, ale to jest... O, tutaj jest jakaś. Kurde, to chyba będziemy musieli imo... W ogóle nie zorientowałem się, że ona jest taka, ona taka skitrana trochę była, to chyba jednak stąd będziemy musieli, zaraz zobaczymy, bo to wydaje się, że po tamtej stronie jest bardziej. Zobaczmy, 50... Właśnie, to gdzieś tu jest w ogóle. W ogóle nie zauważyłem tego, a byliśmy tu niedaleko. Dobra, zagadka, o, parkour! Ja mam te nawet lubię. One mi się jak podobają, to są tak zwane zagadki parkourowe. Jessica Rules musi się wykazać w nie takim, wbrew pozorom, niekoniecznie w takim łatwym parkurze. Zwłaszcza, że wiadomo, jaka jest Jessica. Czasem umie, czasem nie. No, parkour time. No i my, kolejna zagadka Menela rozwiązana. Tak to się właśnie robi, widzowie moi drodzy. No, lecimy dalej. Lecimy dalej, no. Tu mamy zagadkę Menela. Ale to się tepniemy chyba imo tutaj i się po prostu przelecimy tam. Zagadki Menela, no najtrudniejsze w całym świecie Hogwarts. Tylko nieliczni są w stanie rozwiązać najtrudniejsze zagadki Menela. Dobra, mkniemy tam jak błyskawica. Pędzimy ile sił w naszej miotle. Pędzimy, by zagadkę Menela dziś rozwiązać, bo zagadki Menela, my się trochę na tym znamy, a trochę nie. Zagadki Menela tutaj są. Dobra, i lądujemy. Widać, że to jest prosta zagadka. Będzie związana ze strzelaniem.
Revelio. I guess. Revelio. Jestem trochę ślepy. Myślę, że po prostu nie widzę tutaj tych punktów do strzelania. Gigantycznego trolla to prawda widzę, ale przepraszam bardzo, no widziałem tylko te głowy. Nie wiem, one są gdzieś poukrywane, czy o co chodzi? Tam są, o kurde. To chyba to jest, tak? Ta, tu są. Okej, okay, tam widzę też. No to takie tym razem troszeczkę imo... Trochę imo na ekskitranę, muszę przyznać, że musiałem się naprawdę nieźle przyjrzeć. I tu jeszcze jeden jest taki, o... No i się udało. No, na tego trolla to bym jak zahaczył go na chwilę i powiedział mu surprise, motherfucka. Tak bym mu powiedział. Siemka, jak tam? Lepiej już? No lepiej, no oczywiście, że tak. No cóż, silniejsze ode mnie to było. Evada Kedavra, szybka akcja i do domu. Dobra, kolejna zagadka Menela tutaj. W tych okolicach oczywiście ruszamy. O, kolejny troll, ile tu trolli byłoby do pokonania, ale... O cóż, niestety Evada Kedavra ma trochę cooldown, więc niestety nie możemy to teraz rozwiązać. Rozwiążemy to trudniej. Uuu, jakie klimatyczne miejsce na bagnach. Co? Coś tam investigate. Nie ma czasu na investigate, kiedy tutaj można... O proszę, posolić sobie elegancko tym i co? No i mamy prostą zagadkę związaną z motylkami. Niestety, albo wtedy będzie trzeba się trochę przejść po prostu. Lumos. A mamy motylki. Bagna, dosyć niebezpieczne miejsce. Dobra. Rozejrzyjmy się. Revelio. Lumos. O, tam są. No kurczę, no taki kawał drogi nawet. Jak na zagadkę Menela to nawet kawał drogi trzeba przebiec, ale dobra, tu widzę jakąś taką ala... Schody jakieś takie ala. Dobra, myk. I chyba pewnie ostatni, tak obstawiam, no jest w tą stronę. One nie wiem, czy one nie pokazują na jak kierunku w sumie. Gdzie, skąd te motylki? Dobra, kurwa. Tak, ja wiem, że on tam się na nas przyczaił. Zaraz go może rozdupczymy, albo i nie. No, zagadka Merlina zrobiona. Wyzwań pojedynków nie robisz? A jak się robi wyzwania pojedynków? Bo chyba nie kumam tych wyzwań pojedynków. Znaczy, nie wiem, które to są wyzwania pojedynków, że tak spytam. Które to są wyzwania pojedynków? Kurde, powiem wam, że wyjątkowo bagna bardzo dużo zżerają FPS-ów, jak na mój komputer z NASA. No, chyba najbardziej ze wszystkich, imo. Lumos. Taka ciekawostka. Które to są wyzwania pojedynków? Bo to jest... Tu mamy w ogóle coś, co nie odkryliśmy jeszcze. Masz problem, napisałem przy walce, na przykład teraz miałeś obróć Brotoryja na grzbiet. Aaaa. Czyli to są takie... ten... O kurde, to nie wiedziałem nawet. I mamy tu jakiegoś bydlaka śmierdziela. Czyżbyś miał dla mnie misję? What is it? What's wrong? Goblins! That's what? Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. You're right. The world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help.
Kurde, no chciał, to miałem akurat, mogę mu dać, bo to nie był problem. Są tu jeszcze takie znajdźki olbrzymich ropuch, to by się legowisko Kurgur Hranów, legowisko Inferniusów, Błotoryjów, warto wiedzieć. No dobra, no i tu jest tylko z takiej strony przewodnika. Nie mam jakiegoś parcia, żeby to zdobyć, ale dobra, podlećmy, bo to jest niedaleko. Jest zaznaczone na mapie w sumie to. To w sumie why not? Nie, jak widać, opuszczony szałas. To jest bardzo ważne, warto było zaznaczyć sobie to miejsce. Tego opuszczonego szałasu tego. Nie wiem, czy to się liczy do procentu gry, ale raczej jakiś wpływ może mieć. Z jakiego ty masz komputera, że nazywa się... No w sensie tak się śmieszkuje, że mam komputer dosyć... Niedawno wymieniałem komponenty, jest teraz ultra super wypasiony, no. Prześmiewczo mówiłem, że ten, że jest NASA. W sensie, że jest po prostu... No jest nowy, nowe wszystkie komponenty, nowa karta graficzna, nowy procesor, ramy i tak dalej. No i po prostu, no śmiga naprawdę dobrze. Praktycznie gra na najwyższych detalach, mi chodzi wyśmienicie. I byłem zdziwiony, bo akurat w tamtej lokacji, chyba pierwszy raz, tak FPS-y aż spadły. Tak, tutaj coś jest na rzeczy. I widzimy kolejne wyzwanie Menela, ulala. No to co, no chyba nie ma co tracić, to robimy wyzwanie Menela. Trzeba zrobić. Nic dodać, nic ująć. Hua! Oh, here's a pleasant surprise. Akrakadabra! Wyzwanie Menela. To wyzwanie Menela. No i co? Przepraszam bardzo, wyzwaliśmy. A, tu! Rewioci! Od razu będziemy wiedzieć, gdzie to jest. Nie ma zasięgu. Tam są. No. Nawet. Powinny być trzy. I tak też jest. I widzę balony w ogóle do zbicia. Dobra. Kolejna zagadka Menela zrobiona. Uuu, yeah! Właśnie, na pewno, no na pewno te zagadki Menela się liczą, plus one się też liczą do osiągnięcia, no generalnie tam się liczą mocno, więc to na pewno. Na pewno księżycowe ogry, na pewno, o, takie te areny walk się liczą też. Dobra, na razie robię mocno te zagadki Menela, mocno cisnę. I tutaj też widziałem balony, swoją drogą balony, uwaga, ciekawostka, balony też się liczą do osiągnięcia, więc jeśli zdarza się tak faktycznie, że znajdę balony, no to muszę je pocisnąć, co nie? Bo one też się liczą. Do osiągnięcia właśnie. Plus ostatnio odkryłem, że są tak zwane lądowiska. To w ogóle jest nowość trochę z tymi lądowiskami. Tak nie wiedziałem, że jest takie zadanie. To niedawno odkryłem, że lądowiska się liczą. Nie wiem, czy to mi będzie przeszkadzać jakoś szczególnie. Chyba mi przeszkadza, bo nie chcę tego zrobić. No dobra. Nie mogłem się skupić, kiedy tutaj mi przeszkadzali. Oho! Już? Mogę się skupić na zadaniu? Już? Mogę? Oho! Oho, coś jest nie tak, nie mogę podjąć się tego wyzwania. Jest minimalna szansa, że nie mam. Co tam było potrzebne, żeby to ruszyć? Malwa? Może taka być, że mi się skończyła po prostu ta roślina. Nie jestem pewien w sumie. Oj, ale to była jakaś taka malwa, tak? Malwa była? Nie, no liście malwy mam. Okej. Czekaj, odejdźmy. Okej, okay, faktycznie coś jest nie tak. Chyba... Nie, bo my to już ruszyliśmy kiedyś, pamiętam. Dlatego. Okej. My to kiedyś uruchomiliśmy już, dlatego to... Dlatego się nam nie zanulowało.
To jest w ogóle moje ulubione chyba. Szybkość rozpisca, zazwyczaj te kolumny. Tam jeszcze jest. Łatwe jest po prostu. Przyjemne, takie przyjemne, łatwe. Idziesz i po prostu rozwalasz kilka kolumn i do widzenia. W końcu gra, którą da się oglądać jeszcze jak, a te... Lecimy, lecimy. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest kufel? No jeszcze nie przyszedł. No dzisiaj ma przyjść, ale jeszcze go nie mam fizycznie. Pewnie na wieczór już będzie. Kolejne miejsce Menela. Niech do 15 zaczęło. No myślę, że dostarczą, co nie? Tylko, że on nie dochodzi tutaj bezpośrednio tutaj do mnie. Tylko będę musiał go odebrać. No, no minimalna szansa jest, że on już jest w sumie. Tylko muszę go odebrać. Natomiast i tak teraz i tak robię o tej godzinie teraz tylko 2 godzinki. Wieczorem się drugi raz odpalam. Dobra, chodźcie gówniaki. Chodź, Jessica Klusek musi to zrobić. Hua! Dobra, zobaczmy. No, one się chyba nie pokazują. Ale intuicyjnie, o, jest. Ten życie to pewnie w tą stronę jest. Gdzieś, albo tu w ruinach może? Albo i nie. Te motylki mi się nie pokazują, to jest... Wejdźmy wyżej. O kurde, ale je wywiało. To byśmy sobie... To byśmy je poszukały, poszukali sobie. Dobra, trochę wysoko jest, co prawda, ale co, Jessica Klusek tego nie przetrwa? Kurde, szczerze mówiąc, kurde! Dobra, nic jest, nic jej nie jest. Spoko, loko. Niestety, ATM będzie musiał być trunek luźny, bo jestem na antybiotyku. Pech chciał, że... Tylko muszę się doleczyć. Więc będzie trochę chyba luźniejszy trunek niż jakbym chciał. Ale kufel wezmę, to tak możesz być pewien. Dobra, tu coś jest. Tylko gdzie? Chyba tutaj, ta? An intruder! Revelio. Do widzenia państwu. Ale żeśmy tam wlecieli. O, są balony. Nice. Balony trzeba zahaczyć. To jest bardzo ważne. Zaufajcie mi, widzowie moi drodzy. No. I tam widzę dalej kolejne balony. Wybornie. Dobra, zobaczmy jak to wygląda teraz tutaj. Oj. Tutaj widzimy kolejne wyzwanie Menela na górze. No dobra, jesteśmy blisko, więc zakaczymy. Tam dalej widzę te balony oczywiście. Ale najpierw i... Oj, moje ulubione z rozdupczaniem tych posągów. Nice. Merlin Trial. Merlin Trial. No trochę tak, trochę trzeba podejść wyjątkowo. No patrz, nie doleci, no. W ogóle fajnie, że jak się spada, to można użyć miotły. W ogóle XD, tu jest skrzynia. Fuo. Dobra, od biedy weźmy, może coś fajnego będzie. To jest ta skrzynia z legendarnymi itemkami. Strasznie dużo tych Merlinów? Tak, narąbane jest ich od zasrania. No, strasznie ich narąbali, wszędzie. Dobra, okej. Okay. Nie widzę na razie tego. Tam?
Ej, no kurwa, gdzie jest te gówno? Ja wiem, że jestem ślepy, no ale... No bez przesady. No tu rozdupczyliśmy. Na dole chyba, na dole chyba. Tam jest. To jest to? To jest to. Jak ja tego mogłem nie zauważyć? Ja nie wiem. No trochę się rzuca w oczy jakby. Kurczę, jeszcze zasięg. No, dobra, udało się. No, muszę przyznać, że tak trochę niby na widoku, ale widzicie, nie widać było. I zadanie Menela zrobione. Dobra, patrzymy dalej. O, tu mamy dwie rzeczy. Dobra, zacznijmy od wyzwania Menela. Jeszcze w ogóle mamy te lądowiska, co niedawno odkryłem. To też będzie ciekawe zadanie. Dobra, ale tu akurat wiadomo, co trzeba zrobić. Łatwe w miarę. Łatwo! Dzisiaj laj z wyzwań Menela. No, ten poranny tak, no bo on jest taki luźny. Mam po prostu trochę czasu i sobie ten. I sobie pogrywam z Jessiką Klusek. Dobra, zróbmy tą starożytną magię przy okazji, jak tu już jesteśmy. Alhamura. Dobra. Okej. Ciekawe. Jest to lądowisko właśnie. To przy okazji. O kurwa. Dobra, zaraz im skopię dupsko. Ale to za chwilę. Albo dobra, teraz im skopię dupsko. Evana Kedavra. One less foul hulking boot. O, zobaczcie. Tutaj. Kto by się spodziewał? I tu jeszcze jest jeden, teraz też widzę. Łatwo. Myk, myk i po robocie. Evada Kedavra. I gitara siema. Dobra, dobra. Podlećmy sobie. No. Nie, absolutnie nie mam pojęcia, co to zmieniło. W sensie, no... Ja wiem, że to są jakieś katakumby, w sumie gówno mnie to obchodzi. Te katakumby. Znaczy wiecie, możemy tu wbić, bo to zazwyczaj katakumby... Katakumby zazwyczaj są po prostu do skrzynki, heja, o właśnie, są skrzynka i do widzenia. Niczego tak naprawdę tutaj nie ma oprócz skrzynki. Więc mi się nawet tego nie chce zwiedzać, bo zazwyczaj to jest jakieś porządne gówno. Natomiast ta kostka mnie jednak zainteresowała, co nie? Bo to wydawało się, że jakiś... Kurde, nie wiem, jakiś legendarny sekret, coś. No niby się świeci, no ale... Nie mam pojęcia, co to miałoby niby otwierać, że tak powiem. Rebellion. Okej.
A to co, to kamienie po prostu? Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem wam, jak mam być szczery. No dobra, nie, no nieistotne, lecimy dalej. Co tu mamy? Jakieś stratakumby. Hipogryfów. Hipogryfów nie mu trzeba. Dobra, tu mamy coś do znalezienia. To zbadajmy to. Miałeś już tak przy menelu? Może miałem, jak to się mówi? Nie wiem. O, już wiemy co, jakie będzie zadanie menela. Od razu. Będzie trzeba kostkę po prostu rzucić. O, proszę. Mimo, że tutaj... No jest ta kostka, ale nie widzę tu żadnego wyzwania menela, więc to jest dosyć zastanawiające. To jest bardzo zastanawiające. Czemu jest ta kostka? Jak w pobliżu nie ma żadnego wyzwania menela. Bardzo nietypowa sytuacja. Dziwne, tu jest w ogóle stół astronomiczny. Dawajcie najpierw do stołu, póki jeszcze jest noc. Może zdążymy, że zapiem się. Bo w sumie trzeba obserwować też gwiazdy. To też jest jedno z wyzwań. Mamy balony i mamy lądowisko. Zaraz wszystko zaliczymy. Dobra, no zacznijmy od tego. Dobra, zdążyliśmy. O kurwa, jakie ciężkie. O bogowie. O bogowie. O bogowie, chyba to mam. Łatwo. Zegar. Słyszałem o tym. Jesteście pod zegara? Pod słynnego zegara jesteście może? Nie, no to może czas najwyższy być. Dobra, lądowisko. Zaliczamy. Myk. I lecimy dalej. Trzeba stłuc te balony. Hehe. Myk, rozdupczenie. Nikt nie będzie na zmianie Jessica Klusek. Balony nie niszczył. Oj, nie. Jessica Klux. No i myk. Przebił 10 balonów. Łatwo. Tutaj w ogóle jest do zapamiętania, jest jeszcze jakiś domek, to się zatrzymamy oczywiście. Co tam? Evana Kedavra. Dzień dobry. Chciałbym tutaj zamieszkać. O, jaki przytulny, elegancki domek, podoba mi się. Żartowałem. Dobra, jest wyzwanie menela, idziemy zrobić. Już widzę, że to będzie musiał, będę musiał tutaj rozdupczyć. Ale spoko loko, to jest w miarę łatwe. Dzień dobry, przyszedłem tutaj rozdupczyć to. Kolejne zadanie menela wykonane. Widzowie, widzowie. Jak to się mówi, profesjonalizm to moje drugie imię. Dobra, mamy tutaj też jego nikczemnego wroga. Nikczemnego wroga ogólnie rzecz biorąc, no rozdupczyłbym, bo za to są. Tam też jest challenge z tymi nikczemnymi wrogami. Tutaj jak jednego nikczemnego wroga rozdupczyłem, to mi zniknął. A tutaj jeśli jest, no to znaczy, że chyba go nie pokonałem, tego nikczemnego. Twardy, przebiegły przeciwnik. Chyba, że oni też się namnażają, bo też może tak być. Tam ileś tych nikczemnych wrogów też muszę rozdupczyć, wiecie? Chodźmy to zbadać. Szkoda, że on nie jest mi bezpośrednio zaznaczony, to bym wtedy wbił tam po prostu i załatwił typowo, stricte tego nikczemnego wroga i do widzenia byłoby. No nie są zaznaczeni, jest cała gromadka. No dobra. Defender! Battle experience! Avada Kedavra!
O, udało się nikczemnego pokonać. Kimkolwiek był, nie żyje. Zabijamy się. Łatwo. Kimkolwiek był nikczemny wróg, został pokonany. Oh yeah. Dobra, czas rozwiązać zagadkę Menela na rozluźnienie atmosfery. Uuu, zagadka parkurowa. I like it. Lecimy z tym ten. Odbierz sobie nagrody? Potem, byczku. Dobra, okej, okay. Mówię, że lubię, ale to nie znaczy, że Jessica uwielbia. No dobra, możemy odebrać nagrody, co tam. Albo dobra, zaraz odbierzemy, bo chyba zaraz będziemy mieli też 20 tych wyzwań Menela zrobionych. Kurde, Jessica, właśnie tutaj, debilko. Nie, Jessica, nie rób tego do cholery. No co ty robisz? Zmiotło, musisz tu wylecieć, bo widzę, że niedoświadczona dziewczyna. O, udało się. To będzie ciężki skok. Nie, no niewiarygodne, Jessica. Jessica, co ty robisz najlepszego, wiesz? Weź ty się zachowuj, dobra, dobra. Możesz być jak Assassin's Creed na przykład. Dobra, zrobione. Bang, bang. Zagadka Menela zrobiona. Dobra, w ogóle zobaczę, jak tam idzie. 78%. Nice. Eksploracji mocno podkoczyliśmy. Tu jeszcze trochę, o proszę bardzo. Jeszcze 15 balon wlecących. Tutaj dwa lądowiska już zrobione. Tutaj proszę, łamigłówki. W sumie łamigłówki Melenela. Tak naprawdę to wymaksowaliśmy. Nie wiem czy to... Więc na upartego byśmy nie musieli robić. Ale i tak zrobię, bo jest achievement, żeby zrobić wszystkie. Więc i tak to zrobimy. Mimo tego, że już nie musimy. Ale i tak to zrobimy, tak jestem. Ja mówię, jakieś co? Wszystkie zagadki Menela zostały rozwiązane. Znaczy, jakby challenge został skończony. Gówno mnie to obchodzi, muszę zrobić wszystkie. Co jest? Jesteśmy chyba pod walką niby. Jaka walka? Ja pierdykam, co za stylistur. No nie, no niby walka jest gdzieś. Co, że ty niby? Na Steamie jest napisane, ile tych łamigłówek jest? Nie, ale na mapie widać, że jest, są wszystkie zaznaczone, że tak jakby, więc ciężko jest ominąć po prostu. Jesteś na mapie, widzisz, no i robisz po prostu jak leci, tak naprawdę. No masz wszystkie te liściki, masz wszystkie zaznaczone po prostu, więc... No mi się wydaje, że wystarczy, że idziesz po kolei i rozwiązujesz po prostu jak Gaugan. O, są balony też trzeba roztegować. Myk! Tutaj są... No aczkolwiek jest trochę tych takich wyzwań z eksploracji, które trzeba zaliczyć i są dosyć męczące mogą być. Co niektóre, dobra, są balony, więc oczywiście je też zahaczymy, bo Jessica jest uzależniona, widzi balony i mówi, o kurde, muszę mieć te balony, o. Teleskopik jest po drodze przy okazji. Ta, balony też trzeba zaliczać, bo z nimi też jest związane. Jak i z tymi lądowiskami, zaraz się rozejrzę, że tam po prawej, po lewej przypadkiem gdzieś nie ma. Dobra, widzicie? Przebij balony. A to całe takie jakby... To się liczy jako jeden. Takie pięć przebitych. No nieźle. No to będzie trochę poszukiwania. Tu mamy dużo balonów. No dobra, roztegujemy to. Czy widzicie? Czyli każde takie kółko, taka zgraja balonów liczy się jako jeden, więc...
Musimy jeszcze takich 14 zrobić. Co to znaczy, że będzie dosyć dużo latania. Patrz, no nie zdążyłem. Już jest. Jeszcze wypiłem eliksir burzy przez przypadek. Dobra, musimy się niestety zdrzemnąć, bo niestety już jest ranek. Dobra, czekamy sobie w tym miejscu. I jeszcze będziemy musieli poczekać. No jakby, no niestety już ranek nastał. No musimy jeszcze, będziemy musieli poczekać troszeczkę, bo ranek nastał, a to akurat wyjątkowo te zadanie jest mocno związane z nocą, więc musimy niestety poczekać do nocy. Dobra, przestudiujmy teraz gwiazdy. Ulala. Chyba to się samo ułożyło nawet. Nie musiałem absolutnie nic robić. Czemuż nie można oglądać? Żebyś na YouTubie oglądał, byczku. Dobra, oczywiście ja tak myślę sobie, że pójdziemy i tak spać. Pójdziemy i tak spać, żeby po prostu chodzić za dnia, a nie tylko w nocy. Tak mi się wydaje, że będzie też spoko. Dobra, okej, okay, jesteśmy za dnia, dobra. Zobaczmy, co teraz się tutaj w pobliżu dzieje. Widzimy, że tu fajne rzeczy się dzieje, odkryliśmy, bo my odkryliśmy w sumie tutaj dopiero. Bo w ogóle w tych terenach chyba nie byłem nigdy i dopiero tak naprawdę wydaje mi się, że odkryliśmy tutaj między innymi tą próbę Menela. What do you have in store for me this time? Dobra, tam widzimy jeszcze kamyczek, podejdźmy. Zobaczmy, czy kamyczek jeszcze gdzieś się ukrywa. Tutaj. Tu się ukrywa skubaniec. Po moim trupie. No i dodatkowo, no niestety nie ma łatwo, na YouTubie się pojawiają. No i za mało oglądacie na YouTubie, co nie? A tak to sobie wiecie, człowiek może obejrzeć cały stream elegancko. I co, i ma wszystko w jednym, tak jakby przedpremierowo na YouTubie. No to stwierdziłem, że no w takim razie, no to niestety, ale będzie to musiało kosztować. Takie są zasady. Może zmotywuje was to do oglądania więcej odcinków na YouTube. A może, a jeśli nie, no to przynajmniej z ten. Będziecie musieli zapłacić za takie luksusy. O kurde, dostałem. Your blood's on Ranrock's hands. Prawda jest taka, że mi przeszkadzali, więc musiałem się tym zająć. Dobra, widzę, co to jest za próba. To jest próba parkoura. Zaraz się tym zajmiemy. Tutaj jest jakaś skrzynka niby. O, jest skrzynka. To też czasami potrafi lagować. Mogę tu wejść? Tak, mogę. Tak, z jakiegoś powodu ta próba też potrafi lagować często, ale udało nam się wykonać parkurowe zadanie. Jaki dom? Hufflepuff! Hufflepuff! Najpotężniejszy z czterech domów. Takie są zasady i taka jest prawda. Dobra. Hufflepuff zaliczony. Lecimy sobie do płomyczka, który tu jest nieopodal i którego z jakiegoś powodu jeszcze nie zaliczyliśmy. Płomyczek. Mamy tu kolejne dwie rzeczy. O. W starożytnej magii wyzwanie. Z przyjemnością się temu przyjrzę. A la Homora. Muszę ich nauczyć szacunku. Siema. O, nie ciebie miało być. Exposure.
Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio. Są też próby Merlina i widzimy, o, doskonale widzimy też, gdzie tutaj. Oh yeah, starożytna magia, masz już Evada Kebaba. Ja już skończyłem gierkę, Krzysiu, maksuję sobie. Wczoraj wielki finał był. No, generalnie skończyłem już giereczkę. Tak, już wszystkie zaklęcia mam. No, jeszcze sobie tylko jakieś pierdoły robię. Namiot? Nie, to tam nie wchodzę. Po co miałem tam wejść? Ja wiem, co to za miejsce. Tak, już wymaksowaliśmy postać, mam wszystkie zaklęcia, 35 level. Jeszcze sobie maksuję, że tak stwierdziłem, że może zrobię na 100% gierkę. No, popierdzielony jestem, to prawda. Było dobrze ustawione, tylko przestawiłem to niepotrzebnie. Dobra, jeszcze jedna taka gówno powinno gdzieś być. Tutaj. A zrobię wszystkie misje poboczne? No właśnie nie. Nie, kilka zostało mi. Tylko muszę je znaleźć, bo one są takie poukrywane. Jeśli, znaczy właśnie nie wiem, też nie wiadomo, czy wszystkie to są te, które są tu zaznaczone, bo tutaj są zaznaczone misje poboczne, że z tego zostało mi 5 niby. Jedno zadanie poboczne wiem, gdzie jest i chyba dwa nawet wiem, gdzie jest, ale 3? Nie wiem, gdzie są 3 misje poboczne. W sensie, nie kojarzę na tą chwilę. Nawet sobie jak wejdę w misję. Chociaż nie, jeszcze klucze Dedale, to też jest jedno misje. No to 3 wiem, gdzie są, czyli nie wiem, gdzie są 2 misje w sumie. Dobra, i to też wiem, gdzie to jest. Dobra, to 3 misje poboczne wiem ten. Karcianka Harry Potter. Ale przydałaby się, wiesz co, to z karcianką, karcianką, przydałaby się jakaś taka porządna planszóweczka. O bogowie, ale to byłoby kozak, taka wiesz, z prawdziwego zdarzenia. Bo karcianki są takie zazwyczaj, ja tam nie jestem jakimś fanem karcianek, bo zazwyczaj są takie od biedaka. No, ale jakaś taka, wiesz, planszówka, taka po porządności, na bogatości. No, to byłoby coś. Nie Expelliarmus. Confringo. Confringo. Dobra, znajdźmy jeszcze te gówna. Gdzieś powinny być. O, tam jest. Dobra. Nie wiem, nie chcę. Tak, karcianka na bogato. O bogowie. Niestety miałem okazję raz grać w jakąś karciankę z Harrym Potterem i mi się szczerze nie spodobała jakoś szczególnie. Więc miejmy nadzieję, że jak wyjdzie ta karcianka, to zmieni mój podgląd. O, tu coś się zabrania, to trzeba zebrać. No zbierz to, co ty robisz, dziewczyno? Ona jest nastawiona już na walkę chyba. Kurczę, karciana bogato, karcianka na bogato. Czy ktoś powiedział na bogato karcianka? No i się rozjuszyłem. O, są balony, trzeba będzie zbić. Próby Menela. O, jakie ruiny dostojne. Dobra, parkujemy. Rebellion. Perhaps control
Tam są na pewno. Ta, widzę tych lamusów. A nie mogę tu latać, lol. No tu chyba będę musiał jakich rozdupczyć ostatecznie. No dobra, zdupczmy ich. Będą mi przeszkadzać. Siema! Imperio! Crucio! Dobra. Jeszcze jak na jakiejś lamusie użyjemy. Evada Kedavra. No i łatwo. Czy przechodzenie Hogwartu na 100% będzie na YouTube? Chyba tak. Udziałem na Small Golda, że już pracują nad modem multiplayer. Już jest podobno, tylko że jest taki beznadziejny, Krzysiu, wiesz? Podobno jest taki, że jest już taki jakiś wstępny alfa. Tylko że po prostu jest strasznie słaby, że tam jak wejdziesz w jakąkolwiek misję, to cię wywala czy coś. Jest taki, wiesz, od biedaka straszny. No, ale z tego co słyszałem, to już normalnie jest. Pająki? Ula. O proszę, skrzyneczka na biedaka. Nie, to są te fajne skrzyneczki. To są te skrzyneczki, widzowie moi drodzy, z fajnymi itemkami. Słyszę starożytną magię, ale jej nie widzę. Musimy jeszcze zlokalizować jedno takie źródło. Nie no, nie widzę. Tutaj. Tu się ukryło. Myk, zrobione. Musiałoby być jakieś aktywności PvP lub coś innego. No, to właśnie, nie ma nic ciekawego, bo on multiplayer. No tak, to było, powiem ci, że kupa roboty, ale jakby był multiplayer, oj. To byłaby zabawa. Multiplayer w sieci Hogwartersu. Ulala, to byłoby. To byłaby zabawa. Nie ma co tu, nie ma co mówić. To co tamto, ale byłaby zabawa. O, lądowisko. Dobra. I myk, prosto na próbę Merlina, Menela. Po zawsze pozostają Simsy z dodatkiem Szkoły Magii. Och, ale one też nie są multiplayer, więc wiesz, trochę problem. Simsy multiplayer też byłaby świetna zabawa. Słyszałeś, że mają... Słyszałem, że o tym, że Quidditch mają jako DLC dodać, ale to jest potwierdzone, czy to co wymyśliłeś teraz? Jeśli to byłoby potwierdzone info, no to jestem na tak. Lulu, spokojnie. A, tu nie wylądujemy. Patrz, no nie. Lumos. Chodźcie tu. Dobra, jeszcze gdzieś po tej stronie chyba są. Zbadajmy to. Akurat te motylki to mnie irytują, bo ja ich nie widać. W sensie one się nie zaznaczają, na Rivierio używam i nie widać ich. To jest... Z tymi motylkami to jest akurat dramat, czasami.
Dobra, tu są. Nie, to są te, które włożyłem już. Okej, brakuje mi jeszcze jednej pary motylków. Dzień dobry, proszę pana, widział pan motylki może? To jest dramat akurat, jeśli chodzi o motylki, że nie widać. Dobra, no chyba gdzieś z tamtej strony, bo z tej były te poprzednie, więc chyba gdzieś tutaj muszą być. To jest głupie akurat. O, są. W sumie były dosyć na widoku, ale no nie widać, nie zauważyłem. Bo Quidditch był na końcowym etapie, jak go wywalili z oryginalnej gry. No, pewnie dużo roboty byłoby przy Quidditchu i stwierdzili, że nie chce im się. Stwierdzili, nie no, nie ma takiej opcji. Nie będzie nam, nie ma żadnych Quidditchów. Nie będzie Quidditchów żadnych. Tak pokrzyknęli, a i wtedy, no nie dało się. No nic się nie dało zrobić, widzowie moi drodzy. No nie ma Quidditchu i tyle, no dyrektor się nie zgodził przecież, widzieliście. No, dyrektor się zgodził i nie ma Quidditcha, co nie? O, pamiętam, to już kiedyś robiłem i nie mogłem tego, nie wiedziałem o co tu chodzi. An astronomy table should prove useful once the sun's down. Revelio. Tu jeszcze jest. Wingardium Leviosa. To jest ostatni? Tak, ostatni. No i myk, starożytna magia roztegowana. Chilling. W sumie tak tylko spojrzę, bo tych starożytnej magii też mieliśmy trochę znaleźć. Jak tam idzie? Patrzcie, 79%, już ładnie eksploracja. Starożytna magia, to było to, ta? Monster, że mnie zwiększa pojemność. O, to że tego nie odebrałem, jak debil. O kurde, zobaczcie na to, 4 sloty na starożytną magię. O kurde, zarąbiście. No to powiem wam, że jak tak trochę usprawnia naszą Jessikę. Dobra, to jest jakiś nikczemny wróg, chodźmy z nim pogadać. Chodźmy pogadać z nikczemnym wrogiem. Zadałem mu parę pytań. Swoją drogą dawno się nie zapisywałem, więc może tak save'ik taktyczny? Taktyczny save, tak na wszelki wypadek. Gdyby coś miało wybuchnąć. Ale się przyjemnie robi te pierdoły. Dzień dobry, proszę pana. O kurwa. Sprawę mam. W sumie nie tą sprawę, tą miałem. Evada Kedavra. Tak, właśnie to. 36 level. Ulala. Niedługo będziemy mieli maksa chyba, jak tak dalej pójdzie. Widzisz, tak naprawdę wystarczyło trochę pobiegać sobie po świecie Hogwartu i proszę państwa. Zaraz będziemy mieli maksa. Levelowego w sensie maksa. Bardzo dużo się za te Merlina, tak naprawdę dużo się dostaje expa nawet za tego Merlina. Więc prawda jest taka, że to jest takie, wiecie, proste wyzwanie. A tak zrobisz parę takich Merlinów, a jest ich trochę na mapie. I powiem wam. Dobra. Że zrobi się parę tych Merlinków i proszę państwa, myk, po robocie. Ile masz miejsca w EQ? Slotów na wyposażenie typu czapka? A jak to się sprawdza? Jak to się sprawdza?
Nie mam pojęcia, jak to się sprawdza, jak to się sprawdza. Tutaj się sprawdza? Ile ma się slotu na wyposażenie? Zwiększona wielkość inwentarza, ale to jest inwentarza chyba, to nie jest chyba ten. Kurczę, nie mam pojęcia. Jak wejdę w jakiś item. 40. A ile jest, ile ten? Ile masz procent? Już ci mówię, procent już mam. 79, proszę państwa. Dobra, tu jakieś gówno, tu gówno. Legowisko Inferniusów, dobra, lecimy dalej. I myk, 1000 na godzinie, domyślnie było 20 slotów. To ładnie sobie zwiększyliśmy, a czym się zwiększa te sloty w sumie, bo tak nie wiem, levelem czy jak to tam jest? O, balony, swoją drogą gdzieś tu też były balony chyba, ale ominęliśmy je. Dobra, stuknijmy na początku te balony. I zaraz tu przylecimy. Jak się robi omigłówki Merlina? Normalnie podchodzisz i robisz, no. Czego nie rozumiesz? No po prostu podchodzisz do zagadki Merlina i łobodob i ją rozwiązujesz, byczku. Czego nie rozumiesz? O, patrz, tu masz zagadkę Merlina na przykład. Lądujesz sobie jakby jak król. Co nie? Rzucasz takie coś. Taką roślinę rzucasz. Co nie? I ona się aktywuje, potem robisz tak. Myyyy! Zależy od zagadki. A to jest na rozdupczanie akurat. Jeszcze tam jest. No i zagadka Menela rozwiązana. Tak? A nie... O, no to fajnie w sumie w takim razie, że to jednak od Merlina zadatek się dostaje większe sloty. Myślałem, że to jest inwentarz tam od roślin, takich pierdół, ale no to dobrze. To dobrze w takim razie. No dobra, starożytna magia, kolejne. Tu jest, patrzcie, tu jest rzeczy w blisko siebie. Ale ogólnie już jest ładnie, bo wszystkie Merlina, praktycznie tutaj, po tej stronie, wszystkie już Menela zrobiliśmy i tutaj też. Co nie? Zostały nam tylko tak naprawdę, tu nam tylko zostało, z czego, żeby nie było, też jest od zarąbania tych zadań Menela w tych okolicach, ale jest już to tak całkiem ładnie jest wyczyszczona mapa. Dobra, widzę gdzie są. Tylko z tego co widzę, nie są całkiem... niefajnie zabezpieczone. Znaczy niefajnie, no tak... Wydaje się, że to jest jakiś ciąg zagadek tutaj, żeby się dostać do tych wszystkich rzeczy. A na pewno tam jest wyżej. To sobie wlećmy, zobaczmy. Okej, okay. Tutaj jest zabezpieczona. Co, i rozumiem, że to... Tędy nie przyjdziemy, tak? Albo i przyjdziemy jednak, proszę państwa. Wszystko jest dla ludzi, dobra. I ostatnia jest chyba tutaj. I tutaj też. Będziemy musieli się dostać na drabinę, albo jak to woli, na miotłę. Jest niedostępne miotło lądowanie? Co? Co za tekstur? Dobra. Dupolso! O, potężne zaklęcie, no. Potężne zaklęcie Dupolso! No i kolejna zagadka starożytnej magii rozwiązana. Łatwo. Ogólnie to tak powiem wam, że gdybym te wszystkie zagadki rozwiązał i dopiero potem zaczął gdzieś tam fabułę przychodzić, to byłbym mega potężny.
Bo prawda jest taka, że bardzo dużo one dają do statystyki, do wszystkiego. Dobra, no tu mamy zaraz obok kolejną, którą... A, to kiedyś pamiętam, że tam były pająki, próbowałem to rozwiązać i coś tam, coś nie pykło. Pamiętam, to kiedyś próbowałem jak rozwiązać i coś nie pykło. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. Oczywiście obczajmy to, żeby nie było. Obczajka będzie. Możesz to zbadać, czy musisz na początek pająki zabić, naprawdę? Już? Kurwa, no szlak mnie zaraz trafi, no. Już? Mogę? Dobra, mamy to. A tam w środku jeszcze jest, dobra. Bo to było tu, no i tu były te pająki. I tam w środku jeszcze jest jeden. A widzicie, właśnie ten nie mogłem tego, jakiś taki upośledzony, bo nie mogłem tego znaleźć. Weź tu wleć, jak przystało, na Jessica, proszę, wleć tu. Nie możesz siąść? Co ty pierdzielisz? Boże, ona ostatnio jest strasznie... W tej niedostępnej lądowanie w tej chwili, bo co? Bo ci się nie chce lądować? Nie wiem, co on tam gościu do mnie pierdzieli. Dobra, starożytna magia rozwiązana. Myk, myk. Kurde, Jessica, co ty się tak skradasz? No nie bój się, wszystko jest pod kontrolą. Pufków, w ogóle pufki, a propos pufeczków. Ja bym zebrał pufka, muszę męskiego pufka wziąć, żeby móc je tam roztegowywać. To idziemy po męskiego pufka, jak jesteśmy tu w okolicy już. Oho! O, są balony też. Nie, to balony też będzie trzeba rozdupczyć. Takie zasady, ale chodźmy na początku po pufka. Proszę pana, proszę zejść. Avada Kedavra! Avada Kedavra! Dobra, szukam. Ciebie szukałem, chodź tu. Dzień. No i gitara, siema. Sprawa zamknięta. Męski pówek, tak, bo chyba same damskie miałem. Same damskie miałem, tak mi się wydaje. Może dla bezpieczeństwa, chyba tak. Nie wiem, jestem tak pewien na 30%, więc myślę, że to jest. Mi się wydaje, że to jest wystarczająca pewność. Dobra, po drodze gdzieś tutaj były te balony. Oj, są balony, trzeba je zbić. Takie zasady. A jestem w fabule mniej więcej. Czy używanie zakazanych zaklęć będzie miało wpływ na fabułę? Nie. Ludzie generalnie przymrużają, wszyscy na to przymrużają oko. Jessica rzucająca przy nauczycielach zaklęcia za zakazane? Nie. Dobra, pewnie się przewidziałem. Przewidziało się pewnie. Zresztą, dobra uczennica jest, to nie będziemy się czepiać. Lumos. No. Nie będziemy się czepiać, bo dobre stopnie ma. Poza tym, to jest tylko Jessica, przecież ona by nie skrzywdziła muchy, prawda? No, więc myślę, że nie ma się czym martwić. Muchy by nie skrzywdziła przecież Jessica, więc myślę, że pełen chill. Możemy jej absolutnie zaufać i niech sobie robi na co tylko ma ochotę. Lumos. What's so tricky after all, Merlin?
W tych czasach, w jakich jest umieszczona gra, nie jest to dziwne. No dokładnie. Dokładnie, te 100 lat przed tym, co się dzieje u Harry'ego, to tam co druga osoba rzucała Avada Kedavra, więc to absolutnie to jest normalne. Nadal nazywają się co prawda niewybaczalnymi zaklęciami, ale luz, myślę, że chilling pełen. No, może i są niewybaczalne, no ale kto, oni nie muszą mi wybaczać. No. Nie, no nie wierzę, jeszcze jest za wcześnie, co to jest? Podwieczorek? Musimy poczekać do północy, co najmniej. Bo jeszcze wczesna godzina jest, Jessica się to nie podoba, ona chce gwiazdy pooglądać. Może są niewybaczalne, ale ja sobie wybaczam. No właśnie, a ten na przykład sobie wybacza. Chyba w drugą stronę, co nie? O, kruk! O, podznaka kruka. Nieźle. O, kolejne 5-5, nice. Znajdź to astronomiczne. Kolejne 5 stołów astronomicznych znalezionych, hehe. Dobra, tu był jakiś płomyczek, który z jakiegoś powodu został, nie został zaznaczony. Dobra, zróbmy taktyczne czekanko, żeby była ładna pogoda. Teraz zrobię też taktycznego save-oxa. Byłeś już w Azkabanie? Nie, no co ty, w życiu nie byłem w Azkabanie. Nie, no żartuję, wpadam tam regularnie, co jakiś czas. Azkaban to mój drugi dom ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy wiesz. Hufflepuff ma normalnie portal, proszę kwiu do Azkabanu i można wpaść w każdym możliwym momencie. No nie wiem, 20 minut i lecę na jakieś inne sprawy załatwiać. No, więc będzie jeszcze wieczorny stream, na którego oczywiście wszystkich zapraszam cieplutko. Bo wtedy też będzie na pewno bardzo fajnie. O, lecimy sobie płomyk zaznaczyć. O, jakiś motylki skarb znalazły. Maura, parkujemy. Myk. Dobra, środkowa dolina Hogwartu. O, proszę, Jodra, jest próba Menela. Dużo też prób Menela odkrywa się, chyba po prostu latając w danej okolicy, bo mi się wydaje, że one nie są domyślnie zaznaczone na mapie, co nie? Więc trzeba po prostu iść polecieć i wtedy się odkryje. Słyszę kogoś? Gdzie jesteście? No chodźcie na solówę. Dobra, trochę zajmę chyba tym pająkom, zanim tutaj dojdą. Pająki, kurde, idziecie czy co? O, są! Rozdupczonko! A dla ciebie mam coś specjalnego. Ewono, podobno. Not my fault, you're a deadly great spider. Hua! O której ten stream wieczorny? No tak pewnie, nie wiem, 19, 20, coś takiego pewnie. Bardziej w te godziny. Swoją drogą, coś tam... Czekajcie, chwilę, muszę to sprawdzić. Bo się zaintrygowałem. No, poczekajcie chwilę. Wszystko pod kontrolą. Tak, myślę, że około 19 będziemy lecieć. Dobra, coś tam mamy tutaj jeszcze. O kurde, przypadkiem wybiłem eliksir burzowy. Daję przypały. Siemanko, pająki. Ale pomiędzy drzewami śmigam. Ktoś jeszcze? Fikumiku? Hua! Dobra. Zagadka. A widziałeś to bombardowanie, co ci jest? A nie, nie widziałem w końcu. Nie, zapomniałem o tym totalnie. Aha, kulka. Aha. Witam Państwa.
proud. A ten eksperymentował Krzysiowi subskrypcję! Piękna nazwa. No, widzisz, Krzysiu? No i to i klasycznie, de Krzysiu. Subskrypcję masz. Co za potęga. Co za niesamowita potęga. Co za moc. No, więc tutaj przywitajcie wszyscy Krzysia w gronie subskrybentów. A Krzysiu, legendarny subskrybent. Zajdź tego ukrytego bossa. Ukrytego bossa? Gdzie jest? Jaki ukryty boss? Musisz bardziej konkretnie powiedzieć, bo w sumie to nie wiem. Może nie znalazłem. Legion też bym kupił, ale dziad nieustannie odnawia trzeci poziom. Bardzo dobrze, niech odnawia. A Merlin trial. A da się kupować komuś z góry? ATM? Tak z ciekawości, że na przykład kupujesz komuś na ileś tam? Czy to tylko zawsze jest na ten jeden miesiąc? No jak nie wiem, czy jest taka opcja. Chyba tak. Lumos. Ej, co to jest? Widzicie to, co ja? Co to za bydlak tam pływa? O kurwa, poczekaj, muszę to zbadać. Co jest grane? Przepraszam państwa, czy tutaj ktoś mieszka? Interesujące. Ciekawe, dobra, ale chyba fałszywy alarm ostatecznie. Ale tak skamują na tych giftach, skamują troszeczkę niestety, na tym właśnie są gifty. Twitch tutaj myśli, dobra, trzeba trochę pozarabiać pieniędzy. No, szybki scamming i wiesz, gitara się ma. Za 100 giftów zapłaciłem 1800 coś, a dostał z tego ktoś niecały 1000. No tak, prawie tam 50%. Mniej więcej to ci zabiera Twitchix, więc niestety to jest taki luźny scamming. Tutaj nie ma co ukrywać nawet. Muszę zanurkować i sprawdzić. Nie wiem, czy tam byłaby możliwość zanurkowania. Nurkować można tylko w niektórych miejscach. Dodaj, jak Legion zabijcy można mutować osoby. Uuu, potężne. No, chyba będę trzeba dodać taką luźną opcję. A na ile wtedy jest wymutowanie? To musiało być chyba na określony czas już wtedy, tak mi się wydaje. A, zróbmy taktycznego save'a. Taktyczny save'ik zawsze się przyda. Im drożej, tym dłużej. Uuu, potężne mutowanko. To byłoby potężne wykorzystanie biców. Nie ma co się oszukiwać. O kurwa, zobaczcie, ominąłem tu próbę Menela. Niewiarygodne, musimy wracać. O, balony! Ha, myślał, że się ukryje cwaniak. Chyba tu jeszcze jeden jest, co nie? Bo nic się nie zmieniło. A może nie? O, jest, jest! Jeden jeszcze. I pędzimy jak ten na pełnej. Tam też widzę balony swoją drogą. Najtańsza wersja na 5 minut, najdroższa na godzinę. Zabicy, o bogowie, to niektórzy by pewnie uzbierali. Nie no, ludziom byłoby wtedy bęga przykro, jakby na godzinę byli wyciszeni. Na 5 minut jest do przetrwania, ale kurde, godzinę? No, obrażaliby się i potem by już nie wracali, to byłoby przykre. No dobra, no i przepraszam bardzo. Co to tam na górze są? Muszę już to zbadać. Na górze jest coś innego całkowicie, co to jest? To jest jeszcze coś innego. Tu jest obok kolejna próba Menela? Tak blisko? Nieźle. No dobra, ale szczerze mówiąc to tak sobie tutaj wjechałem. I nie wiem, już mam. Tu tam są na dole. Kurwa, gdzie te są? Co tu się wydarzyło?
Lumos. Ten jest akurat blisko i tu widzę kolejny, już kolejne motylki w sensie widzę, ale nie wiadomo gdzie to trzeba będzie zanieść, bo jest to dosyć słabo oznakowane. No i co teraz? I chcę zanieść to teraz gdzieś. Ale gdzie? No nie powiemy. Nie, dobra, powiedzą. Tutaj blisko akurat. Oj tam, nie, ten by mógł mutować, a potem ja bym był odmutowany, to bym go wyzywał. I znowu musiałby mnie. Idealnie, ubaw popaszki byłby. No, mega zabawna zabawa, nie ma co tu się oszukiwać nawet. No normalnie, zobaczcie, no jest tu próba Menela, no. I to widzicie, czyli kurde, wiecie co, będzie problem zrobić stop prób Menela, bo mogliśmy coś łatwo przeoczyć. Już mi się wydaje, że jak wiem, gdzie przeoczyliśmy jedną, bo tak mi się kojarzy. Już chyba wiem, na gdzie jedną przeoczyliśmy, jak mam być szczery. Ja jestem pewien, że jedną wiem, gdzie jest jedna, którą przeoczyliśmy. Bo znaleźliśmy raz kulę, ja myślę sobie, co jest grane. Czemu jest tu kulka, skoro nie ma próby Menela, a tu proszę. A jeszcze są tereny, które nie zbadałeś? No są, tylko że to są takie tereny... W sensie generalnie zbadałem wszystko, ale są takie tereny, wiesz, które no niby nie zbadałem, typu, że nie byłem dokładnie w tej lokacji, przez to nie odkryła mi coś mapa. Bo tutaj na przykład w tej tutaj jak jestem, to tu jeszcze niedawno nie było zaznaczonych tych prób Menela. Wydaje mi się, że gdzieś tu jest jeszcze próba Menela, bo tutaj odkryłem gdzieś kulkę. Dobra, będziemy musieli potem zrobić rekreacyjną tą po przechadzkę. Tam są kulki. Ale muszę przyznać, że nawet jak robi się te głupie takie, w sensie te bardzo poważne zadania, to powiem wam, że mega przyjemnie, w sensie się gra po prostu w tego Hogwarta. To jest takie trochę, jest to taka powtarzalność, ale powiem ci, że tak przyjemnie się tego Hogwarta pyka. Chociaż tych Menela to trochę przesadzili, w sensie za dużo tego najrąbali trochę. To jest moje osobiste zdanie, że trochę przygięli z tymi menelowskimi zadaniami. A już jak bardzo chcieli to robić, to faktycznie mogli pójść w większą różnorodność. W ogóle wyobraźcie sobie, że zrobiliby tego 50 tysięcy, nie no, żartuję, 100. Zresztą, że byłoby 100 prób Menela, ale zrobiliby tak, że każde byłoby inne. To dopiero byłoby wyzwanie. No. Za dużo narąbali. Kurde, jak nie wiem, gdzie ja to prowadzę, bo się chyba pogubiłem. Tam mam to prowadzić. No nie, narąbali tych zadań Menela, po co to? Bez sensu, to za dużo tego. Za bardzo się... Wiecie, ja tam jeszcze te na przykład rzeczy, co są w Hogwarcie, te kilka, czyli tam znajdź te jakieś żetony, to jeszcze spoko, tego nie jest tak dużo, w miarę łatwo to zrobić, ale tego tu narąbali tyle, że łupanie. Po co teraz tego narąbali? Żeby to ludzi irytować? No, stara, zrobili tego 1000 i powtarzalnym, po co? Bez sensu. Dobra, tu są balony, to stuknijmy je. Dobra, kolejne stuknięte. Dobra, zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Tutaj wstępnie git. Tutaj gitara, purpurowych ropów nie potrzebujemy. I tutaj są kolejne. No i co, lecimy sobie, co nie? Pa, Hogwart. Jeszcze teraz, czy muszę pamiętać o tym, że jest ten cały challenge z lądowiskami. To też jest dosyć ciekawe, chociaż tych lądowisk to powinno być tak. Powinno teoretycznie być tak, że powinniśmy je widzieć, te lądowiska, co nie? Stricte teoretycznie oczywiście. Bo wiadomo jak jest w praktyce, że niekoniecznie. Dobra, lądujemy tutaj. Myk. Sru. A gdzie latające auta? No właśnie nie ma, no nie, pewnie w DLC albo w tym będzie trzeba
W DLC albo w jakimś nieoficjalnym modzie będzie, czy będzie trzeba dodać latające auta. Przecież to jest podstawa. Podstawa Hogwartu, co nie? O, widzę cię. Widzę cię, kałganie. Kurde, łobuzie jeden. Już? Już, łatwo. Jeszcze aut nie wynaleźli, on chce? No błagam cię, co nie wynaleźli aut? Wynaleźli auta, no. Jak nie wynaleźli auta? Proszę cię. Nie, nie, zostałeś wyciszony, więc spokojnie do Krzysiu. Jeszcze. Jeszcze nie zostałeś wyciszony. Dobra, pięknie, pięknie jest, pięknie. Ta mapa praktycznie tutaj wyczyszczona z tych najważniejszych rzeczy. Tych, nie wiem, arena walk, nie wiem, gdzie to są te areny walk. Czy nie się jakoś odblokowuje? Tak swoją drogą, bo jest też zadanie, żeby tam ileś aren walk pokonać. A ja nie widzę żadnych aren walk. Ja nie wiem, jak to się niby te areny walk znajduje. Jedną znalazłem. O, tu jest jedna arena walk. No dobra, no to mam dwie. Dwie areny walk, przepraszam bardzo. I co? I tyle? O, trzecia, dobra. Są trzy areny walk znalazłem. No dobra, i tak jest ładnie wyczyszczone. Dobra, nie, nie, proszę nie wyciszać, nie wyciszać Krzysia. Dobra, widzowie moi drodzy, generalnie wygląda sytuacja tak, że na ten moment kończymy, bo dzisiaj tylko na 2 godzinki się odpaliłem i wieczorem będzie o 19:00 drugi streamek, na którego bardzo cieplutko was zachęcam.